stretch it, make sure the money do. Stretch it, make sure the money do. Stretch it, make sure the money do. Stretch it, stretch it, yo. My bro just came from Dubai, now he wants four. Man, I told him that's madness. Money with the world, do backflips. Make sure you keep it all together, elastic. Stretch it, make sure the money do backflips. This one must have came from. If I say it, then it's gonna be a lock take. What you mean, man? I sound like this guy, which guy? I don't even know what he. Let me sip my tea, can't take me for a mug. Man, I done it sometime, bad time, let it clock. Mad ass, never ended up in McDonald's. And I haven't had a trouble. Witamy serdecznie w ten piękny wieczór. Warunki do gry w piłkę są wprost wymarzone. Dariusz Szpakowski się kłania, obok mnie na stanowisku komentatorskim zasiada Jacek Laskowski. Czeka nas kolejny już mecz w rozgrywkach ligowych Division Rivals. Spodziewam się naprawdę fantastycznego meczu. Spodziewam się dobrej gry, zwłaszcza w defensywie. No i czekam z niecierpliwością na piękne bramki. Ustawienie drużyny gospodarzy teraz na Państwa ekranach. Wyjściowo mamy system 4-3-3, trzech napastników, w tym środkowego nieco z przodu. Ustawienie zrównoważone, ale i raczej intensywne. Szeroko. Czy będzie prowadzenie? Pierwsza bramka w tym meczu i mam nadzieję, że nie ostatnia. Dobra dyspozycja strzelecka zawodników z pierwszej linii to podstawa, a tu możemy spodziewać się jeszcze wielu świetnych akcji. Naprawdę doskonale się znalazł w tej sytuacji. Uderzył z bliska i nie dał bramkarzowi żadnych szans. Ktoś powie, łatwa bramka, ale zachował się tutaj jak prawdziwy lis pola karnego. I mamy otwarcie w tym meczu. 1-0. Znakomicie teraz rozczytał genialne podanie. Znakomicie zagrywa prostopadłą piłkę. Nieprawdopodobnie broni i goloris. Na trybunach westchnienie ulgi. Gdyby gospodarze stracili teraz gola, byłoby po meczu. Kibice zagrzewają ich do odrobienia strat. Może ta sytuacja... Czy zdoła wyrównać? Gol! Ależ emocje w tym spotkaniu! Ledwo się rozpoczęło, a już z obu stron padają bramki. Jak dotąd na nudę nie można narzekać i pewnie dalej tak będzie. Na razie wszystko zaczyna się od początku. Abdullah Doucouré, Raheem Sterling, Sané, ciekawe jak to rozwiąże, drybluje w stronę bramki, wrzucił piłkę w pole karne, czy coś z tego będzie? Nie bardzo mu się to udało, strata piłki, Raheem Sterling. Cristiano Ronaldo potrzebuje jeszcze jednej bramki do poziomu dokładnie 100 dla aktualnego klubu. Czy dziś będzie dla niego szczęśliwy dzień? Nie widzę przeszkód. W każdym meczu jest wiele okazji bramkowych, a on doskonale umie je wykorzystywać. Bardzo dokładnie, wprost za plecy obrońców. Neymar cały czas przy piłce. Świetnie, precyzyjnie, prostopadle. Broni Loris, ale piłka w grze. Messi... Przeciwnicy złapali Messiego w pułapkę offside'ową. Wijnaldum. Adama. Akcja skrzydłem, dobre podanie. Pierre-Emerick Aubameyang. Mierzone podanie od Aubameyanga. James Maddison. Aubameyang. Wijnaldum. Idzie z piłką do przodu. No, mogą teraz skarcić rywali. Odebrał piłkę czysto, ładnie. Lloris. Lionel Messi. I teraz Messi. Świetnie się spisał. Bramkarz mu dziękuje. Wijnaldum. Sterling.
Opłacił się pressing. Piłka przekroczyła linię boczną boiska. Zobaczmy jeszcze raz bramkę, która dała wyrównanie. Naprawdę ładnie, technicznie posłana piłka z pola karnego, tuż przy prawym słupku. Niestety strata piłki. Mierzone podanie od Aubameyanga. Na dalszy słupek, jest tam kolega. Zobaczmy, co zrobi. Prawidłowa reakcja, oddalił niebezpieczeństwo. Wijnaldum ma piłkę, co teraz zrobi? I Piqué zażegnał niebezpieczeństwo. Mają szansę, by prowadzić. Trzeba dobrze wykonać rzut rożny. Pierre-Emerick Aubameyang! Mogą teraz skarcić rywali. Ależ wybił obrońców, no ma niepowtarzalną szansę. Wybiega na pozycję. Raheem Sterling. Doskonale zachował się Ter Stegen. Nie dał się pokonać w groźnej sytuacji. Kiepskie to podanie. Tracą piłkę. Doucouré. Naprawdę. Świetny przegląd pola. Świetnie teraz Ter Stegen. Gramy dalej. Messi oddał piłkę rywalowi. Puyol ekspediuje piłkę z dala od bramki. I mamy zmianę posiadania piłki. James Maddison trochę się zbliżył do pola karnego. I Puyol oddala niebezpieczeństwo. No, już blisko pole karne. Wijnaldum! Będzie okazja do kontry. Wymanewrował obrońców, no i teraz... Piłka w siatce, haha! Obrońcy wciąż zachodzą w głowę. Co tam się właściwie stało? Nie tracili czasu po przechwycie, od razu poszli z kontrą. Popatrzmy na powtórkę, Darku. Wspaniały gol. Na takie indywidualne akcje patrzy się z przyjemnością, ale warto zadać sobie pytanie, czy aby obrońcy nie mogli w tej sytuacji zachować się lepiej, przerwać jakoś tę akcję. Nadal nikt nie może być spokojny. Jest 2-1. Z łatwością uwolnił się spod opieki. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Trybuny czują, że drużyna jest na fali, dyktuje warunki gry. Czy zamieni to na bramkę? Kylian Mbappé, rozpoczynają kontratak. Wciąż się przesuwają do przodu. No niestety, nieudany ten kontratak. Mbappé, to musi być gol! Nieprawdopodobnie broni gol Loris. Krótko rozegrali ten rzut rożny. Mbappé. Po pierwszej połowie mamy 2-1. Nie mógł chyba sobie wyśnić lepszej pierwszej połowy, prawda? Świetnie mu idzie. Dwie bramki to nie przelewki. Wydatnie pomógł zespołowi objąć prowadzenie i utrzymać się do końca pierwszej połowy.
Zapraszamy na drugą połowę spotkania. Kylian Mbappé. No, nie mogą się przebić. Raheem Sterling. Marco Reus. Sterling. Cristiano Ronaldo. Ładnie. Prostopadłe zagranie. Sterling. Zaraz możemy mieć remis. Rewelacyjna interwencja bramkarza. Co za obrona. Marco Reus. Marco Reus traci piłkę. Raheem Sterling. Sterling i strata. Mbappé. Dobrze, w tempo, będzie szansa. Fantastyczna interwencja. Absolutnie klasa światowa. Jak on to wyjął? Przecież ten strzał wydawał się nie do obrony. Czapki z głów przed bramkarzem. Wykonał pierwszorzędną robotę. Goście przyjechali tutaj po 3 punkty. Do końca meczu niewiele. Nie zamierzają podejmować zbędnego ryzyka, ale nie wszystkim się to podoba. Tak, kibice gospodarzy nie mogą wręcz znieść takiej gry na czas. Na pewno nie mieliby nic przeciwko temu, gdyby to ich ulubieńcy prowadzili. Sergio Ramos. Cristiano Ronaldo. Czyste zagranie, przejmuje piłkę. Mają teraz trochę miejsca. O, teraz ma dużo miejsca. Pierre-Emerick Aubameyang. Dobry kontratak, ale strzał pozostawił wiele do życzenia. Tak, ale piłka została nieczysto trafiona. Marco Reus. Abdoulaye Doucouré. No, świetnie podaje dzisiaj w całym meczu. Wijnaldum. Reus. Świetnie teraz Ter Stegen. Gramy dalej. Dobrze piąstkuje. Daleko, do przodu. Marco Reus z rogu. Piłka w powietrzu. Ależ blisko było, a jednak nie ma bramki. Pięknie się złożył do tego woleja. Naprawdę niewiele mu zabrakło. Neymar. A teraz przy piłce Ronaldinho. Dobrze wypatrzył lukę za obrońcami. Messi przed szansą. Zapobiegł strzałowi, ale zagrożenie nie minęło. Muszą to przejąć. Raheem Sterling. Blisko już do bramki. Lionel Messi. Piłka idealnie za plecy obrońców. Gol! Rewelacyjnie to zrobili. Kibice szaleją. Niebywale bramkostrzelny jest w tym spotkaniu. Uzbierał już 3 trafienia. Jest się z czego cieszyć. Obejrzyjmy sobie na powtórce, jak znakomicie wyglądał ten długi, samotny rajd. Ewidentnie obrońcy popełnili błąd. Dali temu zawodnikowi zbyt dużo miejsca i czasu, a to w okrutny sposób zemściło się stratą bramki.
Nie da się ukryć, że nie był to jego najlepszy występ. Tak, trener słusznie zdejmuje go z boiska. Dziś mu ewidentnie nie szło. 3-1 to nie jest wynik, przy którym wszystko jest już przesądzone. Adama. Mogą wspólnie konstruować ten atak. I przejmuje piłkę bez faulu. Będą szukać teraz okazji do kontry. Aj, no szkoda teraz tej szansy na kontratak. Ducouré. Royce. No i powstrzymał akcję. Wijnaldum. Ducouré. Uprzedził interwencję bramkarza i zablokował. Kował strzał. Z rogu w pole karne. Bramkarz poszedł w górę i złapał piłkę. Tracą piłkę po tym podaniu. Może liczyć na wsparcie. Ducouré. To musi być gol! Piłka ląduje w bramce. 3-2. Różnica jednej bramki jest zawsze do odrobienia. Spodziewam się walki. Cały czas biegnie z piłką. Sędzia liniowy sygnalizuje spalonego Messiego. Andrew Robertson. Lindelof. Abdoulaye Ducouré. Słynie z dokładnych podań i nie inaczej jest dzisiaj. Prostopadłe podanie, będzie groźnie. Aj, jakim cudem to obronił. Nie miał prawa sięgnąć. Udane piąskowanie, co ważne, bez ryzyka. Wysoko podeszli rywale, naciskają. Kylian Mbappé. Mogą ich teraz skontrować. Wyszli dobrze z kontrą, ale zabrakło koncentracji. Neymar. Mbappé. Wycofują piłkę. Dobre podanie. Dobrze teraz obrońcy powstrzymali. Gospodarze. Prostopadle za linię obrony. No, brawo dla bramkarza. Nie wypuścił piłki z rąk. Mija właśnie 85. minuta meczu i 5 do końca. Ter Stegen odbija. Jeszcze gramy. Wijnaldum. To może być wyrównanie. Bramka, mamy remis! Wywalczyli to w samej końcówce. Zobaczymy, czy zdołają wykrzesać z siebie siły na coś więcej. Wyrównanie w samej końcówce meczu należało się im za ambicje. Wynik raczej już nie ulegnie zmianie, ale trzeba uważać i utrzymać koncentrację do końca spotkania, bo bramka potrafi wpaść w ostatniej sekundzie. Za chwilę rozpoczną od rzutu wolnego. No i piłka wędruje do rywali. Marco Reus. Świetnie to zrobił. I Puyol oddala niebezpieczeństwo. Alexis Sanchez. Co teraz zrobi? Sanchez ponownie przy piłce. Pierre-Emerick Aubameyang. Dzięki bramkarzowi na tablicy wyników nadal remis. Gdyby nie ta interwencja, byliby w ciężkich opałach, a tak mogą jeszcze postarać się o zwycięstwo. No, jak na razie niepowstrzymany. Czy będzie prowadzenie? Tak jest! Piłka w siatce, proszę państwa! Prowadzą w samej końcówce! Chyba już nikt im nie wyszarpie tego zwycięstwa. Nic złego nie powinno się tu wydarzyć. A
Ależ sytuacja, mamy gola w doliczonym czasie gry. Cóż za wspaniała chwila dla strzelca bramki jego drużyny. Tak, świetnie zachował się pod bramką i tym golem chyba wygrał mecz. Mamy bramkę, która może zdecydować o losach tego spotkania. Rzeczywiście, zwłaszcza w regulaminowym czasie gry. I to już koniec. Grał dzisiaj wprost fenomenalnie. Jeden z najlepszych jego występów ostatnio. Fantastycznie.